Święty Mikołaj, oszukany, przez SMS-a. Policja przestrzega święty Mikołaj, oszukany, przez SMS-a. Policja prezentuje film. Pochłonięci gorączką świątecznych zakupów, łatwo możemy dać się oszukać, przypominają policjanci z wielkopolskiej piły. O tym, jak chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych kłopotów, przekonał się nawet sam święty Mikołaj. Wystąpił, w filmie nakręconym przez mundurowych. W policyjnym spocie święty Mikołaj wraca do swojego domu. Przegląda listy i zdaje sobie sprawę, że może nie zdążyć przygotować wszystkich podarków. Z tego powodu włącza tablet, a zakupy robi w sklepie internetowym. Po chwili otrzymuje wiadomość SMS, że z jego paczką są jakieś problemy i musi dopłacić, by przesyłka dotarła na czas. I tak właśnie zaczynają się jego kłopoty. Wiadomość, którą otrzymał, w rzeczywistości wysłał oszust. Chwilę później święty dowiaduje się, że z jego konta zniknęły wszystkie pieniądze. Zgłasza więc sprawę na policję. SW. Mikołaj w naszym spocie pokazuje, że każdy z nas musi być czujny, że chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych kłopotów, a oszuści nie oszczędzają. Nikogo, nawet świętego. Mikołaja, powiedział starszy. Sierżant. Wojciech z PP w pile. To właśnie policjanci z tamtej komendy przygotowali specjalny spot, który ma ostrzegać przed oszustami i fałszywymi wiadomościami SMS. Pomysł pojawił się w odpowiedzi na to, co się aktualnie dzieje. Przypadki takich oszustw pojawiają się bardzo często, szczególnie w okresie przedświątecznym. Musimy mieć świadomość, że przestępcy działają cały czas i próbują wyłudzić od nas pieniądze na różne sposoby, dodał Zeszot. Popularność internetowych zakupów szerzej otworzyła furtkę dla przestępców. Przypomniał, że w ostatnim czasie mieliśmy sporo przypadków ataków poprzez SMSy. Oszuści w wiadomości przesyłali link informując, że aby paczka doszła do odbiorcy, niezbędna jest tu rzekomo jakaś dopłata, a okazywało się, że link albo infekował telefon czy komputer, albo przenosił nas na fałszywą stronę banku, a dane, które tam podawaliśmy, hasła, loginę, od razu trafiały do przestępców, powiedział mądrowy. Pandemia spowodowała, że zakupy przez internet stały się bardziej popularne, a to otworzyło niestety jeszcze szerzej tę furtkę dla przestępców, mówił starszy. Sierżant. Zeszot. Za scenariusz i realizację spotu odpowiedzialne były aspirant. Olimpia Kubińska. Sierżant. Magdalena Szukajło oraz starszy. Sierżant. Wojciech Zeszot. Zdjęcia do filmu były realizowane przez dwa dni. W rolę świętego. Mikołaja i grającego w spocie przestępcy, wcielili się pilscy policjanci. Liczymy, że film zadziała na wyobraźnię przy każdej możliwej okazji i apelujemy o ostrożność. O to, by uważać na fałszywe wiadomości, by nie klikać w żadne linki. Tym razem postanowiliśmy ten nasz apel pokazać nieco inaczej i stworzyć spot, który mamy nadzieję dotrze ze swoim przesłaniem jeszcze szerzej. Liczymy na to, że ten film i pokazanie tego problemu w taki sposób zadziała na wyobraźnię odbiorców, że ten apel pozostanie im w pamięci. I kiedy spotkają się z taką sytuacją w swoim życiu, przypomną sobie te sceny i to, w jaki sposób działają przestępcy, podkreślił Zeszot. W spocie wystąpili młodszy, aspirant, Andrzej Piszczek, starszy, sierżant, Paweł Miller, aspirant. Leszek Suder oraz nieetatowa grupa realizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pile. Przy realizacji projektów współpracowali także Emilia Stachowicz, podkomisarz Andrzej Latosieński i starszy sierżant Adam Zimina.